Cześć, jestem Marcin, pozdrawiam wszystkich z biblioteki na Osiedlu Leśnym. Dzisiaj pokażę Wam, jak można spędzić czas przed świętami Wielkiej Nocy. Pobrałem sobie jakiś obrazek z internetu w tematyce świąt Wielkiej Nocy i sobie go pokoloruję w programie Paint. Zaczniemy od kurczaczka. Teraz dziupki stópki. No i teraz może zajmiemy się jajkiem. Zajmę od koloru niebieskiego. O, jeszcze tu się nie pokolorowały stópki do końca. Jaki jest ślepy? Dobra. Jest niebieski kolor. Teraz może czerwony tutaj, o. Taki ładny zielony jak trawa. Jeszcze kurczaczek się dokolorował. O, tutaj. Ona. No to teraz jest cały kurczaczek. Potem jakiś fioletowy. Albo nie. Lód. I teraz ostatni kolor. To może będzie od jakiś lat. No, może nawet ładny. I jeszcze zajmiemy się tłem. Jest takie ładne, o, niebieskie w tle. O, i może jeszcze by jakieś słoneczko zrobić. No i nie za ładnie wyszło, ale da się na to patrzeć. Jakieś chmurki, jakiś kształt chmurek, tylko do rozmawiania, niezbyt. A możemy też te chmurki wykorzystać tak, że po prostu weźmiemy je. Zrobimy tak, tą chmurkę. Teraz taki fajny sposób, pokolorujemy tutaj to. A to od dołu trzeba wymazać. Czyli bierzemy ten kolor tła. Musimy trochę powiększyć. Tutaj ołówek i trzeba tak to wymazać. No i mamy chmurkę bardzo ładną. Tak, jeszcze chmurek mam zrobić sobie kilka. W okazji. O, taka ładna bardzo chmureczka. Zrobiona w bardzo prosty sposób. Można taki zrobić więcej. Jakieś ptaszki jeszcze mam zrobić latające w tle. Tak. Tak. No i jakoś wyszło. Jakoś ładnie nawet wyszło. Więc to już wszystko. Życzę Wam zdrowych i pogodnych świąt. Cześć.